W tym roku wybraliśmy. Sezon na studenckie Juvenalia zbliża się wielkimi krokami. Nie inaczej jest też w Opolu, gdzie 6 marca w Kolegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego odbyła się pierwsza konferencja prasowa poświęcona opolskim piastonaliom. W tym roku żacy z Uniwersytetu i Politechniki miastem będą rządzić od 18 do 26 maja. Studenckie święto rozpocznie weekendowy piknik nad jeziorem w Turawie, gdzie biletowany koncert zagra Big Cyc. Organizatorzy jednak uspokajają i zapowiadają studenckie zniżki. Gwiazdą tegorocznych piastonaliów ma być pochodzący z Australii muzyk Dape Fix. W ubiegłym roku nie mieliśmy gwiazdy zagranicznej, a to jest tak naprawdę gwiazda zagraniczna, którą ściągaliśmy z innego kraju i różne takie dziwne rzeczy, więc możemy się tym pochwalić i o tym powiedzieliśmy. Big Cyc jest związany stricte z Turawą, więc to jakby jest organizacja już całego kempingu tej firmy, która jakby do nas wyszła z propozycją i to ona zaproponowała gwiazdę. No a reszta to jest właśnie kwestia poczekania, tak? Chciałabym, żebyście właśnie tak, jak ktoś czeka na coś, to tak bardziej później się cieszy, jak się dowie. Organizatorzy zaplanowali 4 dni koncertowe, a także mnóstwo atrakcji oraz imprez towarzyszących. W programie znajdują się m.in. Olimpiada Starostw, Wyścig Smoczych Łodzi czy tradycyjna żakinada. Taka impreza to jednak wydatek, który najprawdopodobniej przewyższy kwotę 300 tysięcy złotych. Wpływu sponsorki jeszcze nie da się do końca określić. Wiemy na pewno, że Politechnika przekazuje 90 tysięcy złotych, Uniwersytet również 90 tysięcy złotych. Do tego miasto pan prezydent przekazał nam 60 tysięcy złotych na organizację. To są plus strzałowy sponsor 70 tysięcy złotych. Na świętowanie przygotowują się studenci, którzy mimo wciąż trwającej kalendarzowej zimy swoje wyobrażenie o piastonaliach 2012 już mają. Oczekuję, że w tym roku będzie naprawdę dobra impreza, w sumie tak jak co roku. Jakich gwiazd oczekuję? No dużych, dużych gwiazd, takich na przykład jak J-Lo. Oczekuję muzyki, przy której będzie się można bawić cały dzień, jak na przykład Red Hot Chili Peppers. Dobrej muzyki. Jakiej muzyki? Może Strachy na Lachy, może Habakuk, coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. W ten sposób, żeby cały dzień był jakoś tam wyznaczony, bo tego trochę mi brakuje. I żeby pamiętać piastonalia, nie jak w zeszłym roku. Tegoroczne piastonalia odbędą się na błoniach Politechniki przy ulicy Mikołajczyka, a inne gwiazdy, które zagrają dla opolskich studentów, poznamy 19 i 26 marca.